Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak poprawnie zapiąć pas transportowy. Pas, który trzymam w ręku, ma 5 metrów długości i 25 mm szerokości, ale lepiej kupować dłuższe. Pas w napinaczu jest bardzo dobrze zszyty. Przy jego zakładaniu należy pamiętać, by nie był on poskręcany. Sam napinacz posiada górną i dolną zapadkę oraz zębatkę, przez którą zakładamy od tyłu pas. Do transportu najlepiej napinacz złożyć. W tym celu możemy pociągnąć za górną zapadkę i swobodnie opuścić górną część napinacza. Pas w napinaczu zawsze zakładamy od tyłu i pas nie może być poskręcany. Wystarczy kilka ruchów góra-dół, by pas mocno zacisnął się wokół zębatki. Tak jak wspomniałem wcześniej, do transportu napinacz najlepiej złożyć, używając jego górnej zapadki. By rozpiąć pas transportowy, musimy napinacz otworzyć. Jak widać na filmie, przy próbie otworzenia napinacza pas nadal próbuje naciągnąć się, co przy ładunku nie będzie już możliwe. By tego uniknąć, pociągamy za górną zapadkę i swobodnie otwieramy napinacz. Możemy być spokojni, pas nadal jest mocno naciągnięty. By go uwolnić, podnosimy górną zapadkę i mocno pociągamy za pas. Teraz pokażę to samo na skrzynce z narzędziami. Wracamy zębatkę tak, by można było swobodnie założyć od tyłu pas. Nigdy nie wkładamy pasa od przodu napinacza, bo wówczas bardzo prawdopodobne jest, że pas trzeba będzie uciąć. Pamiętajmy przy zakładaniu, by pas nie był poskręcany. Kilka ruchów góra-dół i naciągamy pas. Jak widać, przy otwieraniu napinacza pas próbuje nadal naciągnąć się, dlatego pociągamy za górną zapadkę i swobodnie go otwieramy. I znów podnosimy górną zapadkę i pociągamy mocno za pas. Zębatka obraca się i pas jest uwolniony.